Strasznie się cieszę, pesek and pesek. Rodzinna awaria, dziś Jan i Maria. Dzień dobry. <grystanie> Przygotowałeś się, poetycko, a, wspaniale. A, a dalej będzie gorzej, ale na razie... I jest świetny <grystanie> <grystanie> Słuchajcie, rozmawiamy o książce, na zen. Tak, taki tytuł. Chociaż tam jest, no, znowu tytuł, Mario. Ale że zły? No znowu będzie trzeba tu albo bipnięcie zrobić, albo pit, no coś takiego. No. no trudno słuchaj, no ale życie jest takie właśnie. No właśnie ludzie wymyślają takie ograniczenia, które utrudniają życie i przede wszystkim swobodę wypowiedzi. Więc jak będzie pikanie, no to ludzie musieli to uznać że za, za, za urozmaicenie sprawy. Ale, ale nawet w książce jest też to wypikane. Znaczy tam jest Tylko takie malutkie... No takie malutkie piknięcie, bo yy, w sklepie myślę, żeby bardzo się denerwowały osoby, gdyby na, na półce to tak stało. Natomiast już jak tylko ty przejdziesz ten Rubikon tej pierwszej strony, to już potem jest y, absolutny prawda, tylko prawda sama. Patrz, jak ty się zmieniłaś, denerwowałyby się osoby. Jak tak. ty dwasz się na kodowe są poczucie. <grym> ja <grym> zawsze dbałam, a to, że my prowadzimy taką po prostu naszą peszkowską krucjatę. odkąd się zajmujemy sztuką w pojedynkę, a czasami nam się zdarza razem z tym, żeby ludzie się coraz mniej wstydzili i nie musieli wypiekiwać. I myślę, że ta książka też ma taką szansę. Ja nie żeby pokazać, że w to no, ja, wcale nie jest takie złe. Ja myślę, że ona w takim y, 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 podstawowym tle ma, ma, ma y, cechę afirmacyjną, że jest wspaniale, że nie jest źle, że nie jest ciemno, że mimo braku słońca i naszego klimatu po, może być jasno, więc, więc yy, 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 nie, nie, myśmy tak naprawdę nie mieli jakichś wyznaczonych ce ce celów. Po prostu, yy, skoro się już zaczęło, wystartowała ta rakieta, odpaliła, no to po prostu zaczęła lecieć. Ale kto był i... prowokatorem? Bo się sam zastanawiam, kto kogo namówił na. na... Słuchaj, no, autorką książki jest Maria Peszek. Słuchaj. No tak. No, ona była animatorką, no to... prowokatorką. Janek jest tworzywem bardzo elastycznym, giętkim, poddającym się, nieustraszonym. Ale czy się godzi nie... wysać z ojca? Co, co najbardziej osobiste, jeszcze to zatytułować e, swoim imieniem i nazwiskiem. Wiesz, myślę, że Janek ma taką nieprawdopodobną um, potrzebę bycia opowiadanym, bycia w centrum zainteresowania świecenia, że on był zachwycony i rzucił się na Jak ścierwo. Rzucił się jak szęp na ścierwo i na główkę do basenu, nawet nie upewniając się, czy tam cokolwiek jest, jeśli chodzi o wodę. To jest... A tam wielokrotnie, jak czytałem, to tam wody nie ma. Nie no tak. Ale wiesz, no. czasami mamy takie możliwości lewitacyjne i wtedy nie zawsze się rozwalamy łeb po prostu w te, o dno tego basenu. Chociaż rzeczywiście tylko Maria y, jako kobieta i jako córka mogła się odważyć na pewien rodzaj w ogóle pytań. Bo jednak relacja, która zawsze jest głębsza, mówię o więzach krwi, niż y, przy, przy, przypadkowy ktoś, kto by chciał pisać książkę o mnie, yy, a przecież takich propozycji było bardzo wiele. Yy. Nie, 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 nie wzbudziłbym po prostu, znaczy, nie byłby to ten harpun, który by wyciągnął rzeczy, które w ogóle chciałbym opublikować czy, czy powiedzieć na głos. A poza tym dla mnie to była też przygoda jakaś poznawcza, to znaczy, Maria zaświeciła reflektor, który oświe zaczął oświetlać rzeczy, z których często sobie. Nie zdawałem sprawy i nie widziałem ich. I ja I teraz... Tak, psychoterapia spisana, jednocześnie można i na tym zarobić. I, y, niektórych... To się okaże, Szymon, no, liczymy na ciebie bardzo. <laughs> po, po tym wywiadzie. Ja bym nie nazwała tego psychoterapią, bo y, oczywiście pewnie jakiś terapeutyzujący efekt tego jest, bo zawsze jak się gada... Mm -hmm. No, nawet jak się do ciebie przychodzi, to mimo, że skupa śmiechu zazwyczaj, to zawsze też jakiś taki reflektor zaświecasz w nieoczywiste miejsca. Do tego oczywiście trzeba być interlokutora, konkretnej wrażliwości i poczuciu humoru. Ale na pewno nie był to, celem nie była jakaś psychoterapia, bo to każdy chyba we własnym zakresie lepiej, niż mhm. niech sobie zrobi. I mi zależało, żeby uchwycić, dobrze to nazwałeś wysać Esencję z tego dziada, jak mówię czule o ojcu. Z tego... I zostawić hity nowy pancerzyk. Tak, ale pokazać też go w takim świetle, w jakim bardzo rzadko on się pokazuje, albo niewiele osób ma dostęp do takiego, ani innego Jana. I wtedy mamy taką kwintesencję życia: no? że on się myli, że zamiga gada głupoty, że jest tym mistrzem, jest tym, który posiadł tajną wiedzę, jak żyć i być szczęśliwym. A Jednocześnie yy, no, puszcza bąki, jest bardzo tak, tu i teraz. Tam są bąki. No ale wszyscy puszczają bąki. No, wskaż mi człowieka, który nie puszcza bąków. Papież też puszcza bąki, tylko tego się nie publikuje. No, ja bym nie, nie publikował z jakimś... Ale jeszcze mi się podoba, bo ty Janku ostrzegasz. No, os... no wiesz, czasami to... warto. <laughs> Maria, powiedz, a słuchaj, po, po, yy, jesteś mądrzejsza w kwestii ojca po tej książce, czy, yy, czy jak to się stało? Yy, myślę, że jeszcze większa czułość yy, jakaś eksplodowała we mnie w stronę tego Otopy. Partnera, z którym przez życie od 49 lat już idę, bo tak trochę na naszą relację patrzę, że to jest trochę coś więcej niż tylko relacja córka i ojciec, artysta i artystka, przyjaciel, przyjaciółka, e, jakaś bardzo silna, to jest niesamowita więź, czułość, która się pogłębiła przez jego nieustraszoność i przez jego dzielność i przez jego absolutne zanurzenie się w tej podróży, która musiała bywać dla niego nie, nie zawsze komfortowa, a Yy, a wyprawiliśmy się w takie rejony, gdzie dalej już tylko smoki. Ją... No, yy, no właśnie chyba tak, ale powiedz mi, czy, czy, czy było jakieś ostrzeżenie przed, skoro mówisz, że trzeba ostrzegać czasami przed bąkiem, to czy było ostrzeżenie przed tym, że yy, yy, ta książka może taka być, od razu założyliście szczerość, czy że po prostu siadamy i to robimy? Szczerość tak, natomiast w żadnym punkcie yy, yy, hmm. na przykład nie, że ona ma jakąś taką funkcję katarzis, że masz czegoś oczyścić. To jest wtórne. Hmm. Po prostu my, my tak naprawdę jesteśmy, będąc szalenie poważnie zanurzeni w życie... To znaczy, uwielbiając życie z powagą i radością, a więc i innych ludzi, po prostu okropnie źle znosimy powagę jako taką. I tak naprawdę my jesteśmy kupą wariatów wszyscy razem zle, zlepionych, i, i trudno nas czasami uchwycić w naszych opiniach. Nie wiem, czy to jest odwaga. Po prostu czasami mówimy rzeczy szalenie niepopularne. Niepoprawne prawda? politycznie. Tak, niepoprawne tak. politycznie, społecznie, moralnie. Trubaszne. Ściągamy gacie. To jest bardzo charakterystyczna cecha peszków, ale też myślę, Służanie że gaci, tak? publiczne ściąganie gaci i pokazywanie, patrzcie, jesteśmy tacy jak wy i nie ma w tym nic zdrożenia. Tak, mamy właściwie dość podobno jesteśmy zbudowani. Nie, 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 nie różnimy się szczególnie. Znaczy w gaciach. Się różnimy. No, no, A widziała, widziałaś różnimy. ojca gołego teraz ostatnio, czy nie? Tak, yy, fantastyczna forma. Słuchaj, Naprawdę, świetnie się prezentuje. Ja z wakacji w Chorwacji opalony jak młody Bóg. Zawsze sobie pokazujemy, wiesz, gołe tyłki, kto się jak opalił, bo jesteśmy naturystami rodzinnie. I to jest w ogóle temat na gości też strasznie zadziwiające jest to, jak to ciągle wzbudza taką, takie zainteresowanie. No U nas w domu po prostu na Golasa Ale, się egzystuje. Tak, tylko ja wiem, z czego to się bierze, bo akurat my mężczyźni, znaczy ja uważam, że ptaski są. Brzydkie. Czemu tak mówię? Tak, tak. tak. Nie ma brzydkiego ptaszka. E, Absolutnie. Bo widzisz, to, to fajnie miło tomu... słyszeć. No. Miło słyszeć, ale zgodzę się z tobą, Szymonie. Wy, to nie nie no, że, no, obiektywnie nie no, jest to fajne. Że kobiece ptaszki są tak. o wiele ciekawsze, ponieważ za, za, zawierają tajemnice. No, są wysepką, no, e, chciałby się tam wybrać. E, jest, e, wzbudzają ciekawość. A my to mamy takie wywalone wszystko na wierzch. I, i to tak jakby tak jako forma w ogóle. Jest, jest to dość infantylne i banalne. Kochani, Kiedyś... chłopaki, co no, zap... Ale chcę was no, absolutnie uspokoić. Nie macie racji. Ptaszki no, są b... cudowne. Będziemy chcieli to ci uwierzyć. Przecież zawsze yy, no, ta druga płeć chyba ma najwięcej do powiedzenia w tej kwestii. Dobrze. I nie ma brzydkich ptaszków. Wyjdę wzmocniony. No. Ja chyba też, bo tak no teraz wie. zacząłem analizować, to może, no może jest. Jednak... Może ma ma One też kryją tajemnicę, bo przecież dopiero w pełnym locie każdy ptak. Um, w... rozpościera, rozpościera skrzydła. skrzydła. Tak, tak A... i na przykład. Dokładnie, z lotu ptaka, prawda? Najfajniej świat. I y... widziała morła cieni to wszystko jakoś się tak razem plecie. No. Tak, i on największy jest, kiedy jest ten cień w... Nie, o 12 jest najmniejszy. Czyli... Ja myślę, że wielkość w ogóle nie ma nic wspólnego nie, nie. z urodą ptaszków. Nie, nie. Nie, to kompletnie że, że o coś innego o chodzi. Ale popularnym y, żwawość, tak? Lipkość? Gibkość. Gipkość. Mario, <gibkość> Mario, słuchaj, a powiedz mi taką rzecz. Ty dopadłaś ojca w y, dosyć specyficznym momencie. I, czy to nie było, y, mówię o książce i o momencie powstania tej książki, czy to nie było wykorzystanie trochę słabości? Y, ja myślę, że bardzo wyraźnie trzeba y, wyartykułować jaka była kolejność zdarzeń. Myśmy Proszę. się umówili no, na się. rozmowę, mhm. byliśmy spotkaliśmy się w święta i y, po których miała nastąpić start. No i jak już się umówiliśmy na te rozmowy to Janek miał zawał, a to nie było taki, że Janek miał zawał i ja go przycapiam i mówię, słuchaj, zanim obrzesz, tak, to mi tu opowiesz. Myśmy nie, się umówili na rozmowę, no i tak się zdarzyło. No, ale jest to taki wtedy przeciwnik. Yy, osłabiony. Os osłabiony, który... Nie, ja się nie? wybierałem w góry na wycieczkę w, w drugi dzień świąt i tylko dzięki Marii i Teresie, mojej żonie, yy, 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 dziewczynom z refleksem, które mnie wpakowały yy, do, do auta i do, do szpitala. ty zawierzy. chciałeś ja chciałem zdobywać, zdobywać szczyty. Ja nie wiedziałem, że mam zawał, po prostu się poczułem tak lekko, powiedziałbym egzotycznie, inaczej niż zwykle, no. co było dla mnie raczej obcym stanem. No i dziewczyny się zaniepokoiły, wykonały odpowiednie telefony i natychmiast mnie przetransportowano na... Na, 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 na stół, gdzie mi szczepiono stęta. A, okay. I jestem po prostu. Masz asystenta przed. takiego, Mam, który. Tak, który czuwa i, i potem już mogliśmy. Sylwester już był, e, że tak powiem, rozmowy. w pełnej naszej Ale czekaj, ale był kasie. tańczony już, Sylwester? Nie, ale to as był. Był. Powiedzcie mi tak, czy więcej śmiechu było przy tej książce, czy więcej wzruszenia? Jakie są proporcje? Czy to w ogóle tak. Może jest... ja nie odpowiedz ty, bo... Znaczy, y, 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 tam w jednym miejscu Maria spostrzega, że zrobiły ci się cienie pod oczami. Y, y, ja, y, te cienie to był dowód reakcji mojej na nieodwracalność pewnych sytuacji. Ja odkryłem skalę... Y, nie cierpienia, nie bólu, ale, ale skalę no, dyskomfortu, który rodzic zadaje dzieciom, kiedy na przykład jest nieobecny, ale... To wiemy, bo to stara śpiewka, ale że to jest nieodwracalne. Tego po prostu się już nie da naprawić. W związku z tym to mnie po prostu dobiło, ale przeważnie się śmialiśmy i przeważnie rozwijaliśmy własne interpretacje zapamiętanych faktów, no bo jak moja Teresa żona słusznie zauważyła, odpowiadając Marii, gdybym ja była pytana o te rzeczy, to by powstała zupełnie inna książka. W związku z tym to jest bardzo... A może ty... w ogóle swojej Mario, coś takiego, że teraz tak, mm, Teresa z wami, yy, yy, Błażej, Błażej z tobą, yy, Janek z... Yy, Jeszcze mój Edek, nie było tak z I Edek tak nagle, tak. i potem na koniec podsumowanie, Edek... Wybierz swoją wersję. <laughs> O Ale wiesz co, bo znowu uciekliśmy, wiesz, uciekliśmy, słuchajcie, w żart, w bardzo ważnym momencie, bo ja, właśnie ja jako czytelnik, miałem łzy w oczach, właśnie w tym samym momencie, o którym powiedział Janek, jak to jest piękny, bardzo mocny fragment, jak to Marysia przychodzi do domu, szukająca ciepła, ochrony, przytulenia, i dostaje, jak sama cytuję tutaj, bo zapamiętał, wierzgających rodziców. I ja to y, spojrzałem na to, i normalnie się rozryczałem, bo ja pamiętam wiele takich sytuacji. Jak ostatnio, na przykład, moja córka wychodząc z domu, powiedziała: Znowu nieudana wizyta. No tak. Y -y. A ja drzemałem pod kocem. Y, gdzieś moja małżonka uciekła, gdzieś na górę czy w bok, i ona tak niby przyszła i myślałem, że tylko chce nas odwiedzić. A może było coś za tym jeszcze więcej. No, ale wy rodzice... Nie było wjeżdżających, co prawda. Y -y chociaż czasami bywają, ale był ojciec, który odpłynął, mama, która poszła, a nagle ona wychodzi i mówi przy drzwiach: Nieudana wizyta i poszła. Kochany, no ale chciałam uspokoić was, rodziców, mm -hmm. że rodzice nie są po to, żeby y, całe swoje egzystencje zajmować się y, pomaganiem i utulaniem swoim dzieciom. To jest y, myślę też taka y, bardzo konkretna myśl, która wynika z tej książki, z tej rozmowy, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za własne szczęście i możesz spać spokojnie pod tym kocem. Myślę, że twoje dzieci sobie super poradzą bez ciebie. No tak, ale, ale, ale m, m, znowu też mam tu uświadomienie straconych szans. Ale wiesz co, mamy Ale, nieustannie no, pragnienie... Przytul Janku. Pra Powiedz, że nie jest źle. będę to zrobić. So, e, po prostu e, e, mamy taką e, bardzo e, e, szeroko umotywowaną potrzebę właśnie przytulania i dążenia do idealnych rozwiązań. Ale trzeba sobie jasno, i to nie jest cyniczne, zdać sprawę z tego, że idealnych rozwiązań nie ma. Ponieważ... Idealne rozwiązania to są jakieś ułamki sekund, które mm -hmm. sprawiają wrażenie, że są idealnym rozwiązaniem, ale za chwilę już są czymś zupełnie innym. Z perspektywy czasu wiem, że nie da się, i co to w ogóle znaczy, prawidłowo, doskonale wychować dziecko. No jakoś dali według jakichś, nie wiem, ksiąg, no, nie ręce, wiem gdzie to jest zapisane. Jakieś no. narzędzia do, do, do życia. Nie, ono samo musi, jak Maria przed chwilą powiedziała, yy, yy, znaleźć i to jest yy, 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 masę podpowiedzi własnych. To jest straszne to jest strasznie bolesne, bo tak naprawdę ostatecznie zajmujemy się sobą, każde z nas. I, i yy, yy, oczywiście jest coś takiego, jak a... Jak radość z bycia z kimś innym. I ja doświadczam takiej radości, będąc na przykład z Marią, czy patrząc na nią, czy patrząc... Na to, co robi, tak. prawda? Ale, y, wiesz, y, z kolei mówienie o tym, no to wychodzą ci z ust i z mózgu same banały, same takie jakieś konwencjonalne, y, przepraszam, pierdy, które. Bez ostrzeżenia. Bez ostrzeżenia, trzeba które, które po prostu są, wiesz, ogólnie niby obowiązujące. Nie ma ogólnie obowiązujących. Jest jeden żywy człowiek, Szymon Majeski, jedna żywy, Żywa istota Maria Peszek i jeden ciągle żywy Jan Peszek. I oni, jak się tu spotykają, przecież nie, nie mamy czasu ani możliwości, żeby nawet słuchając siebie nawzajem, żeby teraz emitować to, co naprawdę się w naszych głowach, sercach dzieje. No. To, jest, to jest, Ale ja na to nie patrzę negatywnie, mnie to wzmacnia. Mnie powodu, u mnie to powoduje zainteresowanie tym fenomenem, jakim jest życie, a w nim inni ludzie. Mnie to zaciekawia. Nie, ja się nie boję, y, y, że zostanę pomówiony, o przekręcony, bo zostaną tak. moje, wiesz, y, na przykład Aha. słowa i tak dalej. Ludzie mają do tego prawo, prawa, prawa do bólu. No dobra, ale Marysiu, ale ty, prawa dziecka, no, upomnijmy się o nie, no, przychodzi do domu, chce, chce znaleźć i, i widzi tych wierzgających rodziców. Wybaczasz im to wjeżdżanie? No, na maksa im wybaczam, no bo. Yy, no jest, jest szansa. Jest szansa. Yy, <laughs> wydaje mi się, że też ta książka jest o właśnie hmm. o szansie. Hmm. O szansie i o sensie rozmowy, o możliwości porozumienia się na każdym etapie życia i o czułości. I o tym, że im bardziej yy, nie zakrywamy się i nie udajemy, że jesteśmy bez skazy, tym większa szansa na to, yy, żeby się lubić. Yy, no bo przecież. Yy, no bo przecież to tak naprawdę jest czasami nawet ważniejsze niż miłość. Żeby się lubić. Żeby ściągać te gacie, ja lubię to określenie, i przebijać te, ten balon jakiejś powagi, zwłaszcza w Polsce to jest takie kluczowe, no. Pokazywać się z czasem z tej takiej najgłupszej, najbardziej intymnej strony. Czyli I... ten bąk na przykład wpuszczony w poważne tematy no, ma sens? Ważne. Bardzo, wiesz... Ja tak, to właśnie mojej zonie powiedzieć. Że z tymi bąkami jest problem? Nie, znaczy I... no, z tym sensie. Że to czasami jest potrzebne. Wystarczy no, no, tak, wętel? Nie, bo on przykład... bywa wętlem bezpieczeństwa, <coughs> właśnie przekułającym ten tron. Serio. Ja myślę, że bąki są absolutnie On jest kluczowe. takim klaksonem, który ma nas wytrącić Ale trochę, wiesz, on rozwiązuje też... o wiele więcej rzeczy niż kultura, <coughs> Kultury, czyli język <coughs> mówiony. Ja wiem. Na tak. przykład brat Marii Błażej, a mój syn po prostu kiedy. Poszedł y jeszcze dalej. Y y brakuje mu jakichś słów, czy, hmm. czy czy, czy czegoś, to po prostu ściąga gacie i komentuje to gołym tyłkiem. I my wiemy. Ale czekaj, normalnie tak w sytuacji takiej. Yy, no, Towarzyszymy tak. naszej rodzinnej. To na jest tak, prawda, że po prostu my, w, my, my wtedy wiemy o tym Ale jest do was więcej, tyłem, tak? Wtedy czy przodem? Nam nie. Mówi, tyłem. tyłem gdyby, nie, nie, no tyłem. Gdyby, gdyby po prostu zaczął nagle y, y, jakieś perory wygłaszać i tak dalej, i tak dalej. To są pewne skróty, które nas ani nie peszą, ani nie deprecyzują. Przyjmują. Nie są nadużywane, to nie znasz to, to, to. język. Po prostu czasami jest się pod ścianą. Nie da się czegoś wyartykułować do końca. I, I ten wypięty, goły tyłek w sekundę załatwia sprawę. A ty sobie dopiszesz znaczenie, komentarz i tak dalej. A, nie odpowiedziałem ci o prawa dziecka, mówisz. Prawa, prawo dziecka jest tak naprawdę jedno. Być yy, i mieć szansę na bycie wysłuchanym, wysłuchaną. Yy, I szacunek bycia... Mm, mm, pozostawioną taką, jaką się chce być. To jest w zasadzie wszystko i nie ma co pierdolić o żadnych innych dodatkowych prawach dziecka, bo co to w ogóle w dzisiejszych czasach znaczy? Jeżeli, cię, jeżeli masz poczucie, że naprawdę ktoś Ciebie słucha albo chce usłyszeć, chce zrozumieć, to to jest moim zdaniem poczapkę wszystkiego i mówię to ja, dziecko 49-letnie. Yy, tego tutaj obecnego 78-letniego letniego i yy, no życzę w sumie wszystkim tylko tego, niczego więcej. Ale słuchaj, ale co z tym jak na przykład ludzie, którzy dostaną tę książkę, przeczytają, kupią yy, nie bojąc się tytułu i powiedzą no dobrze, to jest dom artystów, oni zawsze mogą usiąść po prostu gadać, oni mają tą otwartość, to obnażanie się jakby no, yy, we krwi, yy, my tak nie będziemy w stanie yy, nigdy pogadać. Zdziwiłby się yy, ogrom no yy, reakcji takich, od najzwyklejszych ludzi, którzy są dla mnie zawsze kluczowi. To są moi najważniejsi odbiorcy. Zresztą sam pewnie wiesz. Co tam ci mądrale dziennikarze, recenzenci, i tam swoje... Tak, tak, tak. Prawda. Kto jest najbardziej żywym odbiorcą tego, co robisz? Człowiek. I miałaś już takie. Mam na Maxa, i oni piszą, wiesz, Na bo... przykład. Po nocach. Ja, w sumie to jest nieprawdopodobne, ale ten bąk się nie odczepi od nas dzisiaj. Y Za te bąki, słuchaj, jest tyle podziękowań. <laughs> Jak to? To wy też, u nas jest tak samo, mam tak samo, zakreślają fragmenty. Ale nie korciło ciebie, żeby to wyciąć, bo jednak, no wiesz, ojciec, ja ale z całkiem... powodu, trzymam, po i Ja wycięłam wystarczającą ilość bąków, uwierz mi. Te, <laughs> które Szekaj, zostały, dobra, były kluczowe. E, ta książka, ile ich miała? No nie mogę tego że tak? to jest jakby kuchnia, nazwijmy to. Dobra, okej. Okay. A czy coś jeszcze wycięłaś? Coś takiego, co według Ciebie... Tak, sobie? wycięłam wszystko to, co wydało mi się będzie niepotrzebnie powodować cierpienie u kogokolwiek. Bo to jest jedyna cenzura, którą stosuje Maria Peszek w swojej sztuce. Czy to jest śpiewanie, czy to są piosenki, czy to jest pisanie. Jeżeli są rzeczy, które mm. mogą sprawić cierpienie na przykład wiesz, są żywe i żyjące osoby, o których była konkretnie mowa. Niektóre osoby trzeba było um, zmienić, im, zmienić nazwiska. im nazwiska trochę, albo na przykład y, sprawić, że są pod pseudonimami. Okay, y, no to po, po co po prostu komuś sprawiać wiesz, ogromny, ogromną taką przykrość. To była gigantyczna praca. Y, czytanie po bardzo wiele razy y, z takim filtrem, czy ja temu komuś nie zrobię krzywdy? nie? Bo w gruncie rzeczy ta pyska Albo sobie tego nie życzyć. Sobie nie życzę. Ta pyska peszek, ona yy, empatii, level milion ma. I się zawsze zastanawiam, jak ja bym się poczuła. Więc jest bardzo wiele rzeczy, których nie ma w tej książce. No, bo wiesz, może też się zgłosić ten pan od tych jajek, które miało ogolone, prawda? Zawsze. Yy, no tak, ja myślałem, tam jest taki że, że, Ale roz, wiesz, mówię, ja, ja na przykład miałbym. Ja marzę o tym. Na przykład mamy też szalenie sympatyczny kolega, aktor i. Yy, 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 ja by, byłbym na przykład, miałbym poczucie ulgi, gdybym się dowiedział, że ktoś mi coś takiego zrobił, bo dotychczas bym, bo nie znał autora bo, 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 tych jajek nie, no skąd nie nie zna tego tego Nigdy się ja nie dowiedział. Ja cały czas czekam Teraz na ten się telefon. Dowie, choć jest opublikowany pod bardzo zabawnymi pseudonimami, bo A, uznaliśmy, że nie ma, okay. po, nie ma potrzeby no, w żadnym punkcie. No to był fragment, gdzie tam op opadałeś o tym, że ogoliście jajka koledzy. No tak, tak no, mój serdeczny kolega aktor, który był animatorem. A. nie możesz zdradzić jego nazwiska. Nie mówię, nazwisko nie, ale Nazwiska nie świętej ale pamięci. Już na przykład jest świętej pamięci Związku, tym bardziej nie możemy. Nie od nas. Wspaniały, popularny aktor. Ale gdzieś na wyjeździe się to wydarzyło. Więc wiesz, no takie... takie impreza była. Szalone, no impreza była najzwyczajniej w świecie i nagle on był jakby inicjatorem tej sytuacji. Ja wcale nie byłem taki chętny. No. Dobra, tak, dobra, już, no ja. No, nie, no wiesz, no, no, o, o, moja funkcja się tam z... z no Ty o, o, byłeś tylko gularzem. Ty trzymałeś tego. Tylko. A, a on tam po, po prostu... O, wiecie, nie, bo ja jestem... No jakieś dzieci ja sobie tak przypominam właśnie. swoją operację, jak miałem operację wyrostka i pani przysłała, żeby właśnie ogolić okolicę tak, wyrostka tak. i powiedziała, proszę podtrzymać sprzęt. Tak. I no i jak, wiesz, no bo, no wiadomo, no i ona już jakby dokonała tego tak. dzieła barberskiego, nazwijmy tak, to. Tak. No ja też przy okazji tego zawału wtedy przyszła do mnie prześliczna młoda Londyna i wiesz i no, i no i to samo, o czym opowiadasz, no, no wiesz, jest zawsze jakiś moment, e, u mnie to jest raczej znaczy zaciekawienie niż zawstydzenie, aha, wiesz, aha. I, i tak yy, patrzyłem jej głęboko w okrczy, ale no nie o tym, to mamy... Tak, tak, jasne. Ale co, Mario, powiedz mi, czy na przykład spojrzałaś też na ojca trochę tak inaczej, jak on się na przykład opowiedział historię, jak to, yy, yy, nie wiem, no chcąc utrzymać rodzinę, a nie, nie będąc jeszcze yy, popularnym aktorem, czy jakimś tam rozchwytywanym, nie wiem, o siódmej nad ranem yy, grał na jakichś tam bębenkach dla dzieci które siedziały na nocnikach i rżnęły kupę. No. Słuchaj, no, ja, Wyobraź sobie ja, takie fuchy ojca, ja, żeby... Ja przede wszystkim pamiętam tę piosenkę, którą on śpiewał e, dla tych <laughs> dzieciaków. Chcesz usłyszeć? Akompaniujesz? Ale wyobraźmy sobie scenerię, bo tak... Jest tak. Dzieciaki siedzą na nocnikach, puszczają bąki jednak i robią kupę. To co robią kupę? Bo jest, jest bardzo rano. rano. Jan Peszek, młody aktor yy, w wielkiej potrzebie finansowej śpiewa trzymając w ręku mały bębenek następujący utwór Jest w Afryce rzeczy wiele które z geografii znam Baobab lwy, gazele i tam, -tam jest również tam putapati 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 -pu, ta próbowałam kupić w samie pytam czy tu jest tam tam Cerber złapał mnie za ramię, samo mnie wyrzucił sam. Tam, 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 para, tam, 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 para, tam, tam. 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 Daleko stąd. stąd, aha, gdzie Jest czarny tam. ląd, a, czarny chłopiec własny tam, tam ma, Tapatam, tam. Czarnej mamie na tam, tamie gra, tapa, ta. On gra, on gra. On gra. On gras ah, yeah. Tam, 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 tam. I, tak I tak dalej. Dzieci przestawały robić kupę. Po prostu nagle rozdziawiały buzie i patrzyły, że tu jakiś dziwny facet o siódmej rano śpiewa, wali w mały Bębenek, prawda? I, i y, więc ja nie, 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 nie była ta okoliczność sprzyjająca temu A sorry, co ale miały Ile z... dostawałeś za, za, za takie wystąpienie w przedszkolu? Ja nie ile... pamiętam mi się wydaje, to że być to dzisiaj to byłby jakiś taki ekwiwalent 100 zł. Mm -hmm. I tam mieliście jakby różne grupy o no, Kilka, kilka przedszkolów. Czy to muchomorki, borowiki. Tak, bo potem no to tam już miały te łódzkie przedszkola swoje e, e, harmonogramy i już nie mogłem tam interweniować. <grym> Ale jak, człowiek, to jak ja w ogóle to pamiętam, przecież ja nie byłam w. Te, a, Jestem próbowałeś, sami, próbowałeś tak. to w domu. Z bębenkiem. Z bębenkiem, ja dlatego zapamiętałam to, widzisz. A co ty zrobiłeś do ojca o siódmej nad ranem? No, bardzo wiele rzeczy. To już troszkę byłam starsza, ale na pewno nieraz y, śniadania. Robiliśmy o. razem z moim bratem, jak rodzice wracali do domu ciut przed siódmą, to my podej podejmowaliśmy ich śniadaniami, które były z tego co pamiętam, trudne to zjedzenie. Bardzo były trudne były to pasty z serka tylżyckiego topionego z, na przykład z jakimś przecierem Czupę. pomidorowym. No straszne. Albo pasty jajeczne Jajeczne to już było bardziej zjadliwe, no, tak. Taki... No, a myśmy musieli, bo oni stali przy łóżku i patrzyli, jak nam to smakuje więc musieliśmy grać wielką grę Bernarda Żbika. No. A posłuchaj, czy ojciec skacowany to jest, to jest taki do, do przytulenia, czy że to masz dresz taki, że ojej, ojej? Zawsze do przytulenia. No Zawsze. słuchaj, y, no proszę. Poza tym wiesz, no rozmowa, przemocy. rozmowa z pyszkami o kacu, wiesz, tylko poprowadzić w stronę może jedną metafizyczną i jesteśmy, piewcami i wyznawcami. Kaca jako stanu, który daje szansę na dotarcie do zupełnie niewiarygodnych przestrzeni. Nieodkrywalnych kaca. pokładów bez kaca po prostu. A dlaczego ciebie słuchaj, ciekawiło, Mario, jak powstałaś? No strasznie to jest ciekawe. Pomyśl, nie chciałbyś... Yy... Widzisz to nawet? Okoliczności, jak powstajesz? Mi się wydaje, że to jest takie dla mnie bardzo mocno dotykające... Yy... Jak to było, wiesz? Czy to była zima? Co to była za noc? czy to Czym to pamiętają, wiesz? Czy się śmiali? Czy to było... Mi się wydaje, że to jest nieprawdopodobnie no, takie czułe, jeżeli ci rodzic pozwala y, tam zajrzeć. Ale i też powiedz... pierwotne. To jest no. bardzo pierwotna potrzeba. Nie, nie, nie ciekawiłoby cię to? Tak, ale wiesz co? Tu jakby się pojawia już w moim przypadku jakiś taki... Dziwny wstyd. Za wiesz, daleko. Bo, tak, że za daleko, bo ja pamiętam no, relację z swoją mamą, którą bardzo kochałem, mamy już nie ma, to ja pamiętam, że ta sfera to w ogóle praktycznie jakby nie było u nas trochę tego tematu. Inna rzecz, że ojciec odszedł, więc ona była sama, w, wiesz, jeszcze ten PRL taki mhm. trochę. I, 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 i jak, ja, może i bym był ciekaw, ale w ogóle wyobrażenie sobie tego to było jakimś takim. No wiesz, w ogóle, bo, no, dzieci Rozumiem. mówią, że na, jednym z większych, jak to teraz się mówi, mindsetów jest wyobrażenie sobie seksu rodziców. Kompletnie, no, jestem w stanie. Nie, jestem. Kompletnie nie mam. Nie masz coś takiego, ojej, nie, nie. Nie. Nie? Wręcz. myślę, że to jakoś, jeżeli mnie pytasz, o to nigdy tego nie widziałam, nigdy nie, jakoś, bo czasami są takie sytuacje, że coś przez. Nie, 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 nie miałam takiej e, możliwości nawet podglądnąć czy czegoś zobaczyć, ale wyobrażam sobie, że kupa śmiechu, jakiegoś takiego, no też. E, no wierzgania. Wierzgania i jakieś takie zabawowe bardziej to jest. Też z czułością sobie tak myślę. Jak teraz mi zadajesz pytanie, to jakbym miała sobie wyobrazić moich rodziców kochających się, no to bardziej takie to yy, wariackie. Dobrze myślę? Ale czegoś się dowiedziałaś Bardzo właśnie o tym, jak, 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 jak powstałaś, to coś zmieniło, że, że to było zimowe powstanie? No, przede wszystkim jednak, że tam te bąbelki w tle. Yy, A, bo tam yy, szampan, tak? Tak. I to jakoś, że w tej szampańskiej marynacie yy, byłam, to dużo mi wytłumaczyło. <ślad> Czyli Właśnie. Na maksa. Czyli już wiemy, skąd, skąd? się wzięła y, awaria. Y, i awaria Jezus Maria, że, że po prostu jednak była okraszona bąbelkami. No. Mi się wydaje, że to jest super. Y, to są super jakby takie okoliczności przybycia. Słuchaj, piękny fragment książki jest Janku o holterze. Y, o tym, jak to. W pewnym okresie życia ma się holtery, tak? No tak, tak. Nosi I się te holtery. Y, y, opowiadają nam o, o, o naszych różnych, zupełnie niespotykanych, jakichś takich y, fragmentach. Y, 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 emocjach, y, skali emocji, itd. itd. Tak. Y, tak. Y, ja badałem ciśnienie u jakiejś pani lekarki, która mi powiedziała, że ma pacjentkę, która jest artystką, y, już y, emerytowaną artystką, która gra w filharmonii, i zawsze ma skok ciśnienia o godzinie 19, kiedy wychodziła na scenę. Mimo, że już nie, nie wychodziło 10 lat na tę scenę. Kiedy ty miałeś skoki, yy, nie wiem, w holterze sercowym, tudzież ciśnieniowym? Największy skok w ciągu doby yy, miałem yy, yy, po wszystkich wydarzeniach. Yy, bardzo takich intensywnych dnia. Grałem tego dnia operetkę gąbrowiczą. Z holterem? Z holterem grałem, tak. Yy, z bardzo yy, wymagającą rolą yy, i, i, I śpiewaną rolą, i, 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 i w trakcie spektaklu zasłabł kolega, stracił przytomność, zabrało go pogotowie, więc takie y, 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 przeżycia które kwalifikują do skoków emocjonalnych. Tak, tak. Nic to nie było. Nagle o 22:30 y, 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 lekarz, który właśnie przegląda to, mówi: Co tu się dzieje? Co tu się wtedy stało? 22. Przyjechała Maria. Nie. O 22.30 miałem rozmowę z synem. I to był po prostu skok, który w ogóle przekroczył wszystkie skale. Więc wiesz, ja rozumiem, że może, może, może ta pani z filharmonii to jest prawidłowe, ale na przykład u mnie się to nie dzieje. U mnie się to nie dzieje. Ja się szalenie pakuję emocjonalnie, ale, yy, mówię w zawodzie, ale nie, 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 nie mam takich kosztów po prostu. Maria, ty robiłaś kiedyś sobie holtera? Na przykład, a jakbyś na przykład przy tej książce miała holtera, to gdzie by skoczył najbardziej? W trakcie pisania? Um, Rozmawiania? No, są takie miejsca, są takie miejsca... Y ale wiesz, chyba nawet bardziej y, to by była rejestracja y, y, nie w trakcie przeprowadzania rozmów, tylko... Po potem, kiedy y, trzeba było ułożyć formę z tego i zdecydować, co zostaje, co nie, bo to straszna odpowiedzialność. Jednak w jakim świetle ten człowiek zostanie pokazany światu, to wtedy chyba bardziej. To poczucie odpowiedzialności twórczej, y, czyli post-faktum, już po tych rozmowach najtrudniejsze było zdecydowanie i ta decyzja. No, jaki ten Janek y, się będzie ukaże, się tak? ukaże, nie? I gdzie... No wiesz, dajesz go światu na tacy trochę, na, tacy. na golasa, ale wiesz, była bardzo prosta umowa między nami. Yy, gadamy, tak jak gadamy naprawdę, to wszystko rejestrujemy, ja potem to spiszę, opiszę, stworzę z tego formę i jeżeli coś będzie nie tak, to wtedy mi to powiesz. No i kiedy dostał yy, ojciec yy, pierwszy już zapis. pierwszy zapis, to po prostu powiedział, sobie to jest zajebiste, natychmiast to wydawaj, w ogóle nic tu nie nic. Zmienaj. No, a tam wiesz, były, no było tam jeszcze parę nawet grubszych rzeczy, bo potem oczywiście jeszcze to takie są procesy, które wymagają dojrzewania, macerowania, Aha. no więc tak się zachował. A mieli, mieli się kogoś, kto z zewnątrz to jeszcze ktoś przeczytał, czy tylko wybył mieliśmy przede wszystkim y, mojego Edka, mm. który w ogóle bardzo wiele lat temu wymyślił pomysł na tę książkę, który zna się ze mną lat 30 a z Jankiem y, parę dłużej i który jakby świadkując tej takiej relacji dość niesamowitej y, powiedział słuchaj trzeba to zapisać, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. I on to wymyślił, ten pomysł dojrzewał i kiedy myśmy przeprowadzili te rozmowy, nagraliśmy je, ktoś musiał to spisać i ponieważ tam było ogromnie dużo Bezpardonowych, niecenzuralnych, no po bandzie spraw, więc nie mogliśmy tego dać komukolwiek. Więc Rysiek przez no parę miesięcy, byliśmy wtedy w długiej podróży, pamiętam, w Kambodży, spisywał to. Więc to była pierwsza rzecz, którą zrobił. A potem był taki. I Rysiek miał już takie czerwone flagi w górze, że tu bym. On był w ogóle dużo bardziej za tym, żeby zachować jeszcze większą surowość tego. On w ogóle uważa, że ten zapis, który jest dźwiękowy, to jest dopiero. Sztos, sztosów. Chcielibyśmy teraz zrobić z tego podcast? Kiedyś, wrzucić Być gdzieś... może, natomiast to jest bardzo... To już nie będzie takie super proste, bo my jednak gadamy z dziesiątkami dygresji. To bardziej aha. skomplikowana muzyczna forma. Dla wtajemniczonych być może tak. Zatem Rysiek, czyli Edek, był takim naszym praredaktorem i na każdym etapie książki był odpowiedzialny za wskazywanie takich mielizn też. Ma bardzo fajne ucho. No a potem już był redaktor... Przydzielony mi przez wydawnictwo, który się okazał w ogóle fenomenalnym typem. Po pierwsze, dlatego, że jest poetą i myślę, że to. i ma niesamowite poczucie humoru. Nazywa się on Adam Pluszka i yy, cudowna w ogóle przygoda, yy, której się bardzo bałam, bo bałam się, jak ten ktoś z zewnątrz, wpuszczony w tę naszą intymną relację, co on tam w ogóle, jakim prawem on coś tam będzie, wiesz, majdrował. Ale on się zachował. Super fajnie i tylko pomógł w tym A Janek, procesie. czy z ramienia Twojego był jakiś recenzent, asystent, adwokat? Nie, ja po prostu Nie. mówiłem, no wiesz, po Maria prostu. pytała, albo. Ale potem, potem, jak już. Yy, Nie, no to ja Zawsze yy, jednak zapis yy, mhm. yy, słowny. To jest coś innego tak, niż tak. gorączka mówienia. Jakby twój, twój mózg jest w innym miejscu, twoja wyobraźnia, wspomnienia i tak dalej. To wszystko jest jak gdzie indziej. I ten zapis, taki pierwszy, mnie zaskoczył, ale bardzo pozytywnie, bo ja się nie spodziewałem, nie chcę powiedzieć atrakcyjności tego, ale. Że to, się tak, że, to, że to jest takie migotliwe, takie dynamiczne i tak chce się to po prostu czytać. Przecież ja to wszystko znałem, ja mówiłem prawdę, ale, ale nie sądziłem, że we mnie to yy, yy, wzbudzi ten, ten rodzaj reakcji, że, że yy, bałem się, że, że ja po prostu... Mogę paru rzeczy nie zaakceptować. No jednak ktoś, nawet jeśli to jest Maria, ktoś najbliższy, no jednak majstruje wo wobec mojego Cześć. wewnętrznego świata. Ta. No takiego krnąbrnego, nie zawsze do uporządkowania. Tymczasem okazało się, że, że po prostu jej wrażliwość i jej a, e, jakaś niesamowita czułość spowodowały, że absolutnie nie zostałem odkształcony w Znaczy, zgadzam się z tym, nawet tak mi się wydaje czasami, że może zostałem upiększony, ale... ale w tych bąkach, w tym seksie tam, który... I, Jest, i też w no, pijaństwie jakimś, nie tylko takie, to. No, no tak, wiesz... Ostatnią rzeczą, na której nam zależało, to, to właśnie przeżycie jakiegoś y, seansu nie, nie, nie. traumatycznego, nie ma, Tam tego nie ma, tam Cieszę jest dużo się, ciepła. To słyszę, Tamtego, że... Tam jest to jest dużo ciepła i, i naprawdę, wiesz, nawet jak tam zapowiadają, to wiadomo, że będą kondensować, będą mówili o tych takich prawie aspektach malowniczych, ale ja myślę sobie, Maria, że to w ogóle może to jest sposób żeby wprowadzić to jakoś na przykład do y, psychoterapii rodzin, coś na przykład. Y, Napisz książkę z własnym. Tak, ale na przykład y, dyktafon porozmawiajcie, zadawaj pytania, a on potem tobie. No, myślę, że to by było super przeżycie, tylko to wymaga jednak y, y, umówienia się na taką absolutną otwartość. I też jednak to migoczące czerwone światełko w dyktafonie, niektórych podejrzewam. No może speszyć, może speszyć Słuchajcie, zrobię wam test wiedzy na temat y, was. Dobra. Zrobimy coś takiego? Super. Uwaga, proszę bardzo. Teleturniej radiowy wiedzy rodzinnej. Yy, proszę bardzo, Ufka, do Marii pytanie. Ale nie, nie patrz na ojca, bo tam będą takie różne. Uwaga. Yy, na rozgrzewkę może ja będę to punktował. Znak Super. zodiaku taty? Wodnik. Dobrze. Yy, do Jana, znak zodiaku córki? Panna. Dobrze, czyli mamy. Yy, kolor oczu ojca bez podglądania. Brązowe. Dobra. Yy, kolor oczu córki? Szary. No, niestety. Poczekaj. Zielonkawo. Oczy zielone i życie szalone. No. Dobra, czyli ja nie masz zero tutaj. Dobra. O, Do Mari. rozmiar stopy ojca. 42? Lub 3, tak. Ale uznajemy? Tak, jak najbardziej. Dajemy, ale żeby nie było forów, że córka. Dajemy, bo to blisko, dobra, czyli punkt. Dobra. Rozmiar stopy córki? Córki 37, 37,5%. Perfekcyjnie. Dobrze jest, dobrze. Dobra, proszę bardzo, Maria. Ulubiony film ojca. <coughs> to już yy, bardziej i yy, Aleksander. Jest w absolutnie ścisłej czoło. Dobrze w porządku. Ulubiony film córki. To ona tak dużo ogląda filmów. Jeden taki, taki grało, który byłby ja? najbliżej, no? Myślę romantycznie. Nie, nie, ale nie podpowiadaj Maria, nie można, bo nie dostaniecie kubka radia Z. Sorry. To straszne. To jest, to jest szantaż. <laughs> Okrutny. No, ona jest ważna i romantyczna. No ale no. Chciałabym ten kubek, ale nie za bardzo jednak. <laughs> ja nie dostanę kubka. No bo ona coś Dobra, proszę bardzo. Czy, jaki jest? Mm. No wiesz, no już bardziej yy, pożegnanie z Afryką. Dobra, czyli nie dajemy tutaj, wiesz, że no jesteś do tyłu, może, Ale możesz jeszcze odrabić, odrobić Mogę... straty. Bądźmy szczerzy, tak jak zawsze, dobra? Dobrze. No. Nie To Dobrze. twój jest przecież ulubiony. Dobra, uwaga, do Marii pytanie. Wymarzone miejsce na wakacje ojca? Wymarzone miejsce? Wyspa w Chorwacji. Tak, zgadza się. Dobrze, teraz wymarzone miejsce na wakacje córki? Kreta. Tak. Zgadza się, mamy. Dobra, tu ładnie. W łeb, proszę bardzo. Maria, ulubiona potrawa taty? Ośmiornica. Dobrze, ulubiona potrawa córki? W ogóle azjatyc, rejon azjatycki, zupy, zupy azjatyckie. Brawo. Da radę, prawda? Tak, tak, czyli tutaj punkty, chociaż też tak dosyć ogólnie. Proszę bardzo, do Marii. Ulubiona kapela, wokalista taty? Maria Peszek. Absolutnie. Dobrze, i teraz ulubiona kapela, wokalista córki? Maria Peszek. <laughs> Brawo, świetna, świetna odpowiedź. Ale nie, serio? Kurde, ja nie mam, wiesz, naprawdę. Gdybym miała powiedzieć, to by była ściema jakaś, może no, taka tak jedna. No. Czyli no, tutaj możemy dać jeden... Nie, no, absolutnie. Dobra, proszę bardzo. Ulubiony przedmiot taty w szkole? Biologia. Zgadza się absolutnie. No, kurde, Jedyny. Dobra, proszę bardzo. Ulubiony przedmiot córki w szkole? E, no, humanistyczny rejon po, polski ze wskazaniem na pisanie. Brawo. Dobra, zgadza się. No to wiemy. Dobra, proszę bardzo, Maria. Ulubiony smak lodów taty? Stracciatella. Stracciatella. Zgadza bo, bo, się? Bo ona łączy czekoladę ze śmietanką. Tak, tak, tak. Yy, ulubiony smak lodów córki? Marii... Myślę, że bardzo by lubiła na przykład zieloną herbatę, imbę. A, dobrze, trafione. Nie, no mamy. Tam, mamy. Dobrze, jest nieźle. Teraz uwaga ostatnie. proszę bardzo. Ile lat miała Maria, kiedy pierwszy raz y, się całowała? Ja nie. Ona sama szuka. Ja jej nie śledziłem, ale moim zdaniem to było bardzo wcześnie. No, no to y, weź, no strzelaj. Nie wiem. To, to gdzieś Węgrzynowice. Był taki absztyfikant, który za nią chodził. No to mogła mieć, no nie wiem, o, sześć, siedem, nie? Dobra, no, Maria. Nie pamiętam. A, okej. Okay. Właśnie, Czyli na tym polega uznajemy. ten problem. Ja absolutnie myślę, że Janek mi przypomniał mówię, sytuację. To Węgrzynowice. On no, tak tak Radek ty, ty nie był. był Herszt no bandy. Dobrze, i teraz Marysiu, ile lat miał tata, kiedy pierwszy raz się całował? Też była bardzo wcześnie, ale nie mam po prostu pojęcia. No to tu dajmy po punkcie. A kiedy ostatni raz się Maria całowała, Janku? Maria się przytula i całuje nieustannie. Czyli mogło to być wczoraj, to, tak? Mogło to być przed chwilą nawet, przed programem. O, tak było. Dobrze. Odwi odwiózł mnie tutaj Słuchajcie, to ja teraz liczę te punkty i teraz tak. Raz, wychodzi? dwa, trzy, Maria cztery, pięć. Wyśla. Nie, raz, czyja, jak to liczyć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10, czyli to jest, y, Maria wygrywa w stosunku 10 do 8. No tak. Na temat wiedzy. Tak, tak, zawsze są Ale Tylko dlatego, dziewczyny. że jestem, wiesz, po książce, nie? No świeżo, ale tak. ojciec też, no. No ale książka polega na tym, że to ja go pytam, a nie on mnie. No nie. tak, dobra, w porządku. Czyli rozumiem, że potem to się zamieni, tak? I, i wygrasz, wiesz, masz szansę, wiesz, a do ubiec, rewanżu. No po prostu okropnie się poddenerwowałem, że mogę nie dostać. <laughs> nie, dostaniecie kubki Radia Z. Bardzo chcemy. Kochani, bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchaj, jesteśmy bardzo zobowiązani, ale jakoś tak było bardzo miło lirycznie, czy mi się wydaje? No Szymon sprawiał wrażenie poruszonego Ja Książka. byłem poruszony Że będą wygłupy I, oczywiście... i będzie nas tak męczył A to było urocze I, i tak bardzo I, bardzo. Wiemy, I to ci, jest wiesz, wspaniałe Jak, jak się spotykasz taką e, e, Bo ja się e, naprawdę rację. wzruszyłem i, i, I ja już teraz wiem co ja jeszcze mogę zrobić Napisać książkę z własnymi dzieciakami Nie wiem czy będą chciały Ale wiem co mam poprawić To wierzganie Wierzganie rodziców i, i jak, jak, przycho jak przychodzą dzieci Wiesz co nigdy nie jest za późno dobrze kurze ale wiecie co też jest strasznie wspaniałe jakby była taka że dwo, dwóch ojców gada sobą to są, no, ale cudowne w ogóle no, tak o, jak to... teraz was słucham i w ogóle wzruszające by. i nawet ten wątek o tych ptakach że one niby takie brzydkie to strasznie też czuła by była taka rozmowa że wiesz dwóch facetów już w takim jakimś konkretnym wieku ojców no co ci nie wyszło a jak ty myślisz to super pomysł też był to robimy to Zrób to. Ale wprawdzie mógłbyś być moim synem, ale jakby metryka nie ma tu znaczenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję.